Ej ekipa, witam was w Stadium, witam was ponownie w Moonshine. Pora zobaczyć nową okolicę, pora zobaczyć nowe rejony, co tam dostaniemy, jakie receptury nowe odkryjemy. Koniecznie zobaczcie ten epizod. Z tym widokiem już się żegnamy. Koniec bagien, koniec tych ciemnych klimatów. Koniec. Było fajnie, było ciekawie, szkoda mi tej całej aparatury, no ale niestety ani pracowników nie mogę przenieść, ani aparatury, ani nic, oprócz tylko finansów. Ale dobrze, trudno. Koniec decyzji, zarobiłem to, co miałem zrobić. Lecimy dalej. Prowincjonalne miasteczko. Uporawszy się przynajmniej na razie z upierdliwym agentem, przenosi się na nowy rejon i znów dopada się prawo, a raczej jego przeciwieństwo w postaci skorumpowanej gubernator Evelyn Madison Reed. Lecimy do samej strefy. Wow, jak tu jasno. Co to się dzieje? Wow, fajnie. Aha, tu jakieś magazyny, robotnicy. Właśnie, jakich mamy robotników na dzień dobry? Rekrutacja, recykling. Pan w recyklingu jest dobry. I drugi. O, tu już dwóch na start mamy fajnych. A ciekawe, że dostajemy tylko dwóch. Intrygujące. Co tu jeszcze mamy? O, garaż, dobra. Czy jest nasz pojazd? Nasz? A może odrobinę podobny. W każdym razie tutaj jeszcze zasoby, tutaj jest magazyn, tutaj mamy warsztat i tu chyba jest miejsce do budowy, o tu jest jakaś kałuża, rozumiem, ale właśnie, jest rzeka. Skąd oni będą wnosić wodę? Zawsze z rzeki brali, z bagna czy skądś tam, to może z tej kałuży będą brać. A to byłoby interesujące. No dobrze, w każdym razie, zobaczmy zadanie. Zostawiłeś za sobą dzikie tereny i postanowiłeś spróbować szczęścia lub swoich umiejętności w bardziej cywilizowanym miejscu. Nie jest to jeszcze wielkie miasto, które kiedyś cię ugryzło, przeżyło i wypluło. Jest to jednak zapowiedź wyzwań, które cię czekają w przyszłości. Mimo wszystko nowe miejsce oznaczają nowe wyzwania, a one wymagają nowych umiejętności. I mamy odblokować mielenie. Dobrze, a mielenie? Zboża! A to ja już wiem, w czym dzisiaj będziemy operować. Czy ty też czujesz emocje? Ptaki śpiewają w powietrzu, takie tam. Pniemy się na wyżyny. Rzeczywiście brzmi dobrze. I dlaczego słyszę smutny, żałobny ton w twoim głosie, wujaszku? Pamiętacie tą złą gubernator, o której mówił tamten agent Wahudra? Słyszałem, że jest w mieście, spotka się z urzędnikami, zwolnikami. Nie będziemy się w nią martwić, a teraz zróbmy to, co potrafimy najlepiej. Rozbujajmy to miejsce. No oczywiście. I mam wyprodukować 400 litrów premium alkoholu. I właśnie, zobaczmy, z kim mamy do czynienia, kto jakie preferencje ma. Tutaj wódka, tutaj brandy premium i bimber, okej. I tutaj ma być po prostu dobre. Okej. Fajne miasteczko, fajne. I w sklepie mamy dostęp syrop brzozowy. No to standard, owoce mamy. I są zboża. Moi drodzy, są zboża. Jak są zboża, to my dzisiaj będziemy operować, prawdopodobnie dzisiaj w ogóle zaczynamy operować tej branży, tej gałęzi. I bimber i brandy, super. Ale mamy, skoro mamy premium wytworzyć, to trzeba będzie tutaj zacząć. Czyli na przykład takie owocowo. Banan, cytryna, pomarańcza. Dobra, to tak, zaczynamy od rekrutacji dwóch panów. Szanowny pan, ja bym cię za 600 najął, ale ci dał początkową stawkę. A może jednak za 700? Widzę, bardziej ma współczynnik. Dobra. Takie coś? 80% szansy? Zobaczmy. Taki szef to skarb, zgoda. No, za 655, czyli docelowo chciał za 759. A mamy tylko minimalnie początkowo, daliśmy mu więcej. I drugiego Dawida, od razu biorę dwóch, bo jeden będzie od razu mi pracował, w sumie na początku, obaj będą pracować przy maszynach, a później jeden będzie zajmował się dostawami, a drugi wytwarzaniem. Więc taki pomysł jest początkowo, mi się wydaje, w porządku. Tutaj podbijem jeszcze na tym. O, takie coś? Za takie pieniądze będę najlepszym robotnikiem, jakiego kiedykolwiek miałeś. No super, zwłaszcza, że ci zaniżyłem stawkę tygodniową. No to co, słuchajcie, zaczynamy. Destylacja, zaczynamy od kominek. Wiesa wujaszka, 9500. 6500. Lubię dziadka, 800.
No to jest super. Wiaru zaczyna się, no to super, ale to zacznijmy od kominka, bo tam mamy opalanie drzewem. Mamy to jedyna możliwość, czyli Hayden. On jest recykling? Tak. Co on niech wytwarza to. A drugi szanowny pan będzie duży zbiornik tworzył. Zbiornik zamknięty tutaj. Ale co, drugi nie może? Dawid? Halo, no przecież mamy was twórz. Dawid, dlaczego nie chcesz tworzyć? Co, ty nie umiesz? Elektryczna prasa. O co chodzi? A chyba już wiem. Chyba już wiem. Chodzi o to, że jest zajęta. A to popsułem. No cóż, czyli jeden dostaje 600 za miesiąc, za tydzień. Może tydzień cały nie minie. Bo jest zajęta szopa. I nie mogą dwóch jednocześnie pracować. Rozumiem. Rozumiem. No dobrze. To skoro tak, to nic nie zmienię. Dobrze wiedzieć. Teraz już przynajmniej będę wiedział, żeby jednocześnie nie może dwóch pracować. Ale tak, jeżeli mamy pracować przy owocach, to przepisy nas interesują. Owocowo. To bym sobie podpiął. I lecimy do sklepu. Za owocowo. Banany, moja droga pani. Banany zakupujemy. W ilościach hurtowych, tak mi się wydaje. Z 200, 300. Niech będzie to, co mamy. Cytryny trochę. Cytrynówkę może. Byśmy zrobili. I pomarańcza. Dobrze. Dobrze. I to tak mi się wydaje, że te ilości nam starczą na jakiś czas. Do tego oczywiście, niezmiennie, tego trzeba bardzo dużo. To już wiem, w ciemno. 800. 37 tysięcy na start. No, spoko. Do zrobienia. Do zrobienia. Kolejny przepis, który bym chciał ewentualnie podpiąć. Owocowa rzeź. Badane winogrona pomarańcze. Czyli jeszcze winogron trzeba by to kupić ewentualnie. A ten nowy przepis, który byśmy teraz mogli zrobić, bo jest postarzenie. Tutaj mamy winogrona, truskawka, gruszka. Dokupmy jeszcze winogrona i truskawka. Winogrona i truskawka. Trochę truskawki. Tak na smak, żeby wiedzieć. Troszkę winogron. I śliwki bym też dokupił de facto. Choć nie, śliwki nie, bo tutaj premium chcą. No właśnie, śliwki nie chcemy. I to chyba jest wszystko. Super, dziękuję. Tak, jak najbardziej. I mamy drugie zadanie. Pacyfikacja dziadków, co? Sanity Bulls prowadzi dom starców. Mówi, że praca jest satysfakcjonująca, ale może być problematyczna. Połowa ludzi, którymi się zaopiekuję, to emerytowani bimbrownicy. Potrzebuję więc trochę bimbru, by powstrzymać ich przed próbami zrobienia gniewu ginu w wannie, tekili w pracę, czy czegokolwiek innego, co wymyślą staruszkowie. Dobrze, no to fajnie. Podoba mi się wizja ginu w wannie. Ale faktycznie, historia mówi właśnie, że w czasach prohibicji były wytwarzane właśnie różnego rodzaju nalewki i tym podobne trunki w różnych miejscach. No dobrze, w takim razie, nie przedłużając, panowie pracują, znaczy jeden pan pracuje, drugi się obija, a my czekamy, aż pierwsze aparatury się tutaj pojawią. Jak to pięknie leci, Hayden właśnie awansował czeladnikiem, wybieramy specjalizację, oczywiście wytwarzanie. Wytwarzanie na drugim etapie daje 25 szansy, że wytwarzany aparat będzie darmowy. No przyznaję, jeżeli miałbym wytworzyć sobie na przykład aparaturę, która finalnie kosztuje nas, uwaga, cel to 13 tysięcy i miałbym ją dostać za darmo, jak dla mnie bomba. Okej, awans szkolimy, natomiast już drugi pracownik, czyli David, może rozpocząć, bo mamy już taką mega podstawę produkcyjną. Tak, więc wytwarzanie opuszczone, nie puszczone. Więc tak, chcemy ten zbiornik wytworzyć. Tak, więc wytwórz nam, a my się bierzemy na pierwszą aparaturę. Bierzemy tak, banany, bierzemy pomarańcze, wpinamy to pod wyciskarkę, następnie jest zbiornik i kociołek i mamy to. I teraz tak, było turbo droże to były, owocowo, jak mi się wydaje, że to miało być pod owocowo, ewentualnie jeszcze możemy podpiąć coś, winogrona, wow, owocowa rzeź, tutaj nam wskakuje, zobaczmy w przepisach jakie to było, owocowo, cytryna, cytryna to miała być, przepraszam, nie winogrona, tylko cytrynka. O, i teraz zdecydowanie lepiej pasuje. Teraz odpowiednio to ustawić, parametry.
O, i jakbym tak wbił, to nie. Owocowo. No zależy mi na tym owocowo, ale zdecydowanie chciałbym tutaj wbić. 56 się nie zmienia wiele. Jakbym banany przestawił. Bo nam zależy trochę na kwaśnym. Banany, wcisnąć cytryny, banany, tak zrobimy. Oczywiście tak podpinamy i zobaczmy, jeżeli tak to rozegram. 86. Dobra, to jest max, jaki mogę wyciągnąć, co ciekawe. Okej, okay, a bo pewnie przez kominek. Dobra, mamy owocowo, słuchajcie. Stwórzmy w takim razie pierwszą partię. Owocowo, chodzi jak dzikie postawię. No nie, to dla Wojga w ogóle się psuje. 6, jak to przesunę w tą stronę. Aha, czyli to po prostu mega słodkie będzie. Ale dużo banan. Czyli już wiemy, że owocowo to głównie banany, a składniki inne. Bym cytrynę wywalił. Nawet nie muszę. Nawet nie muszę, słuchajcie, cytryny dorzucać, ale mogę symbolicznie. Zróbmy tak. O, i to jest max na piękne owocowo. Turbo drożdże działają. Włożmy w takim razie. Ustawiamy fermentację odpowiednią. I mamy tak. Taki, taki. Mamy takie, takie i takie. Więc to chyba będzie najbardziej nam odpowiadało. To ma być 12% i 12,28 temperatura. Okej. 12%. 12, czyli dopasowanie tutaj. 86 byśmy mieli, tak. Dałoby to radę. 86, wprawdzie to nie będzie jakiegoś szału jakościowego, no ale na pierwszym, początkowym etapie nie ma też co oczekiwać takich wielkich proporcji. Dobra, czyli widzicie, 102 kilo bananów w stosunku do 16, jak dla mnie pasuje i tutaj już się wytwarza. Więc już wiemy, że banany będą w owocowo rządziły, więc kupmy 400, dużo tego będzie. Melina tutaj będzie miała sporo obejście, ale opuszczony dom, no w sumie też dobre. Choć nie wiem w sumie, czy aż potrzebowałem tyle bananów. Mamy teraz 700 kilo. A, damy radę, bo i tak musimy wytworzyć premium dużo. No co, tam jeden wytwarza, drugi wytwarza, więc wszystko działa tak jak potrzeba. No i właśnie, teraz pytanie, skąd ty będziesz nosił wodę? To mnie intryguje. Tak, już to przetworzył jedną. Aż magazyn ma tam, no to ma trochę kawałku do biegania, niestety. Ale chyba nie masz tym pretensji. Przyjrzymy się trochę jego bardziej pracy skoordynowanej. Za dnia. Tu ładnie pracuje. Idzie ze skrzyneczką elegancko. No i tutaj macha, tak wyciska. I co, gdzie to będzie niósł? Tutaj będzie niósł, dobrze. Dobry kierunek. A skąd ty byś wodę nosił? To mnie zastanawia. Czy składniki? Aha, ty już tam wytworzyłeś. O, jak dobrze. Gdzie bierzesz, wiesz co? Wytwarzanie, czy wbijesz drugi poziom? Nie, kurczę. Ja bym cię tutaj jeszcze widział. Ale to zrób na razie nam zestaw. 2000, 1200. 2000. Jeszcze kociołek byś mi zrobił, Hayden. I skąd ty wodę będziesz nosił? To mnie zastanawia. To chcę wiedzieć, jak będziesz nosił wodę. No ruch jest tym. No i gdzie ty po tą wodę będziesz szedł? A? A? Gdzie? Tu? A tu macie wodę? A, bo tu jest pompa. No przecież to są pompy wody. Zapomniałem. Przecież to są pompy wody. No i wszystko jasne. Dobra. Wszystko wiemy. I w takim razie ogarniamy, pracujemy. Może mi się uda nawet obie misje jednocześnie zrobić. To byłoby coś. Nasi pracownicy naprawdę świetnie się uwijają. Już mamy kolejne narzędzia pracy. Już mamy kolejne zbiorniki, które na pewno nam pomogą tutaj się rozwijać. Postawmy w takim razie je wszystkie. Zaawansowany zestaw zbożowy. Czy ja to robiłem? Czy ja to dostałem? W końcu już nie wiem.
filmy automatyczne, dobrze. I kolejną rzeczą, którą tutaj pozwoli nam dalej się rozwijać, jest oczywiście destylacja, a mianowicie postarzanie. I tym oto akcentem możemy, zarówno w Beamerze mamy takie wymagające postarzenie dwie recepturki, jak i Brandy ma swoje premium. I dzięki temu właśnie teraz praktycznie mam wszystko. Mam praktycznie wszystko, filtrowanie mam, to wszystko mogę już wytworzyć, czyli wszystkie receptury z Bimbru i Brandy mogę w 100% poznać. I to mnie urządza, dodatkowo jeszcze bym tutaj mimo wszystko, dobra, to niech kolega robi to wytwarzanie, to postarzanie. Postdestylacja, tutaj mam beczkę postarzająca, 1300, a ta jest 1700, efektywność 70 kg na godzinę, a ta 40, no... Powiem szczerze, idealny, gdy chcesz przyspieszyć proces starzenia. Może to trochę oszustwo, ale geniusz na pewno. Super. Niektóre koła otrzymują swoje nazwy tylko wtedy, gdy są dojrzałe. Więc co, ja bym jednak poleciał tu, bo mamy gwiazdki, tak? Aiden, bierz się do roboty. Ale pytanie. Nie, jeszcze nie ma takiego bonusu. Więc, bo czekam cały czas na drugi poziom. Więc nie rekrutacja, wytwarzanie. Wracamy tu i bierzemy postarzanie elektryczny. Wytwarzaj. W takim razie mamy to, niech on to wytworzy, poziom mu powinien ładny wskoczyć dzięki temu. A ja cieszę się, bo już naprawdę już blisko nam, już niedaleko nam do ostatecznego wytworzenia wszystkich narzędzi i będziemy mogli naprawdę potężne receptury robić, nie tylko receptury. Przyspieszmy tu proces. A dodatkowo, ja wiecie co, ja sobie to odblokuję. Produkowanie 400 litrów na reflux, proszę bardzo, tutaj 800 litrów, ale 400 na razie wystarczy. Tak, odblokowane. I jakie mamy wytwarzanie możliwości destylacji? Duża belta, większa belta. Zuchwale 400 litrów i opalanym drewnem, co ciekawe. Tu mamy kopiec, konklawę 400 litrów, także i miedziana łódź podwodna. I to ja bym chyba zrobił, bo to jest nawet na 3 gwiazdki. Wprawdzie drewnem mała możliwość, małe możliwości produkcji samodzielnej, znaczy zarządzania tym płomieniem. Ale według mnie i tak ta miedziana łódź podwodna 78 godzin, konklawę na gaz 56. Zróbmy to. Aiden, a tylko właśnie, zanim to zrobimy, może uda nam się zgarnąć awansu. Awansujecie oczywiście. 25% szansy, że wytwarzany aparat będzie darmowy. O, to byłoby zacne. Więc zobaczmy. Mamy 408, 17. Zobaczmy, wytwórzmy to. Aiden, dobrze? Dobrze. 408, czy to będzie, uda nam się za darmo? Się okaże, czy będzie nas to coś kosztowało, czy będziemy mieć za darmożkę. Chciałbym. A póki co postawmy jeszcze rekwizyt zbiornik postarzający. No to może być tutaj. Gotowe. A my mamy jeszcze zadanie tutaj. To pacyfikacja dziadków. Jak sobie myślę, w recepturach w sumie najlepiej byłoby chyba im dać tata niedźwiedzia. Przy okazji nam sobie odkryjemy trochę te obszary. Więc tata niedźwiedź to jest syrop kukurydziany, miód, cukier trzcinowy, cukier z buraków. A lecimy na zakupy. Tylko tak, podepniemy sobie tata niedźwiedzia. Łatwiej będzie nam zakup robić. Klep. Welcome back. Witam serdecznie. Miód bierzemy. Tak. Może trochę mniej tego miodu przygiąłem. Cukier trzcinowy. Syrop kukurydziany. Dobrze. I cukier trzcinowy i jeszcze cukier z buraków. Tego akurat nam potrzeba będzie dużo pewnie. Mamy. Kupujemy. Ogarnięte. Zobaczymy. Najwyżej będziemy dokupywać. Bo pewnie te zbiorniki tak więcej będą wymagały od nas. O, tu już mamy gotowe. Destylacja. No i co tu mamy? Jakie jakość? Wysoki, niski. Mamy wpływ na coś tutaj? No chyba nie mamy co kombinować. Zróbmy tak. I działamy. 58 litrów. Mało. Więc na pewno z tego nie wyciągniemy naszych zabawek z pacyfikacji dziadków. Ale już gotowe, kolejne nasze maszynki się szykują. No, kolega pracuje świetnie. Naprawdę, uwijają się mega dobrze. To trzeba im powiedzieć, dobra praca. Rekrutacji ktoś nowy? 2 godziny za godzinę, uwaga. Ktoś fajny? Dawaj. Dajcie nam kogoś fajnego. I mamy. Ostrożny. Żwawy, powolny. To żwawy czy powolny w końcu? Wolnie zdobyła doświadczenie, poruszy szybciej. Z tym doświadczeniem. Poruszy szybciej, ale jest szybki, tak? Więc w produkcji mógłby być dobry. To bym zatrudnił takiego typa. Bo w sumie na razie to nie muszę zatrudnić, bo jeszcze nie mamy możliwości.
Dobra, na razie zostawiamy, bo i tak nie mamy jeszcze odpowiedniej aparatury. I co, tu już się zrobiła? Ustaw butelkowanie, owocowo zrobione, odpowiednia ilość teraz tylko dopasowania, 67%. Użyta aparatura plus 9, nawet spoko. To teraz cenę ustawmy. O proszę, taka będzie, butelkujemy. Archiwum, dziękuję bardzo. A my bierzemy nasze owocowo. No i tak nie spełnia żadnych innych zadań, więc lecimy do Meliny, bo Melina chyba chciała brandy premium Brimber. Tak jest. Zacznij dostawę, David, lecisz z tym. Co tu mamy? Jaki staż macha do twojego kierowcy? Doświadczenie. Prędkość kierowki, kierowca, doświadczenie. No, z miłą chęcią podniesiemy sobie doświadczenie, bo tutaj będzie zaraz awans. On musi wrócić do domu oczywiście, nie zmieniając faktu. Więc już mamy zarobek. Pierwsza kasa już z minusa skoczymy na plus. Bardzo mnie to cieszy. Jak tam idzie dalej? Wytwarzanie. Halo, konserwacja. Tutaj 17 godzin jeszcze. Miedziana łódź podwodna. Oż to będzie zabawne. To już będzie ciekawa aparatura, z którą na pewno trzeba się będzie już liczyć. No, kolega, wracaj, bo robota czeka. Robota czeka, jest co robić nam, bo musimy zrobić to zadanie. Ciekaw jestem, jakbym to faktycznie zdjął minus 1, to czy ten alarm policji zejdzie do zera? Teoretycznie, kto wie? Dobra, mamy, dostawa zakończona. Kolega, awansujesz produkcyjnie. Tak. Więc mamy poziom 1. Zwiększa jakość każdej partii produkcyjnej przez tego procentu o 5%. Jak najbardziej. A idę, no oczywiście tutaj mamy to. Jak wytwarzanie idzie? Jak tam idzie? 9 godzin. No jeszcze chwilę muszę poczekać, w takim razie jeszcze chwilę poczekam. Wprawdzie 6 godzin martwego przestoju, nic nie wytwarzaliśmy w tym czasie, ale nie szkodzi, czekaliśmy na to. Miedziana łódź podwodna, to nas urządza. Oj tak, pięknie się to prezentuje. Pięknie, więc już programujemy. Programujemy tutaj cukier z buraków, proszę bardzo, cukier łódźcinowy. I tutaj do tego może miodu trochę dorzucę. Tak jest, kociołek. Dajemy tą wielką naszą beczkę. Tequila dla biedaków, tata niedźwiedź. Ja chcę tata niedźwiedzia. Więc tutaj odpowiednie proporcje teraz ustawimy. 79, 85. W tym kierunku. To jest chyba ok. Ale dałbym te drożdże. Świecidełko. Nie, tata niedźwiedź. 85 na tych drożdżach. Byłoby tu jakoś 83-84. Za aparaturę samą. A, słuchajcie. A, i mamy 94. No i to się nazywa jakość. Jeszcze damy pracownika, który ma tam ładne. Ale chcemy tatę niedźwiedzia. Tak? Tata niedźwiedź ma być. 83. Tata niedźwiedź kwaśne i cierpkie. 80. Opasowanie. Może nie miód dać, tylko kwaśne. A, takie droższe bym teraz dał. 81. 82. Jakbym burakami coś podziałał. Nie, buraki nic nie zmieniają nam w tej kwestii. Cierpkiego nam brakuje. Zamiast miodu dać coś innego. Syrop kukurydziany bym dał i może tak bym popracował. Że w tym kierunku bardziej by pasowało. Zobaczmy. Nie, tutaj nas syrop kukurydziany gryzie w tym kierunku. Cukier z buraków wywalę, a dam tutaj miód. Może bardziej tak to się rozegra. Kurczę, no. No nie, ale 82. O! Turbo to nie wchodzi nam w ogóle w grę. Oś tu jest 80. I 80 to jest max. Nic więcej z tego nie wytworzymy. No to jest według mnie chyba optymalnie. 82. Chyba więcej nie wyciągniemy, ale jest tak ładnie nam wchodzi. Tata niedźwiedź stwórzmy i nie Hayden, tylko David się za to bierze. Ustawiamy fermentację. Teraz tak. 84, 75, 85. To jest dobrze. 30 stopni. Optymalne stężenie cukru 16%. Dobrze, nie ma problemu. 16%. No dużo tego będzie. Dużo. 16% mamy. 90%, 92% jakość. O kurczę, no to teraz zaczyna się zabawa. Teraz naprawdę nam zaczyna się zabawa z 10, 18, 41 kilo. Mamy chyba wszystko gotowe. Bym tu jeszcze zmienił proporcje. Nie, to już spada nam. Więc to zostawiamy. 4 dni będzie się to tworzyło. No nie, zróbmy na 3 dni. Chyba starczy czasu.
Mam taką nadzieję. No co? David się za to bierze. A ja bym jeszcze wytworzył taką jedną beczkę. Ale widzicie, zrobił za darmo. Nasz Hayden zrobił nam za darmo tą wielką bertę, nie przepraszam, łódź pod wodą. Wytworzył ją za darmo. Jak dla mnie, to może tak dalej pracować. Natomiast jeszcze stwórzmy sobie jeden duży, a za to już wziął pieniądze. Praca pełną parą. Cała aparatura została wykonana. Zarówno miedziana łódź podwodna, jak i konklawe jest dostępne. Tutaj odpowiednie receptury już przetwarzamy, czyli destylacja. Tutaj mówiłem, drewnem opalane, bez cudów. 105 litrów tylko dostajemy. O, trochę mało, trochę mało. No, dlatego tutaj już odpaliłem inną recepturkę. Nie wiem, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że więcej tam tego będzie. No, ale 105 litrów to jest mało, bardzo mało. Choć w sumie tam było 160% alkoholu, 160 litrów alkoholu, więc w sumie nie było powiedziane, że ma być taki sam. No nic, stwórzmy w takim razie, ile tu będzie, 4 godziny się wytwarzało. Damy radę, tutaj mamy jeden dzień, nie wiem czy zdążę, bo jednak tutaj jest jeszcze, to jest w trakcie, to będzie trwało 13 godzin. Czy to się wyrobię, to się okaże tak naprawdę. Ja to zdecydowanie też przyspieszę, zobaczymy jak to będzie. Kwestia szybkiego przetwarzania. No panowie, bracie do działa, bo tutaj czas goni. Wodę wlewamy, tu już przetwarzamy. Czy ja zdążę to dowieść? Tego nie wiem w zupełności. Ale trzymajcie kciuki, żeby jednak tak było. Tutaj mamy już latanie dźwięki. A nie, tu musimy tutaj wejść. Ustaw butelkowanie, oczywiście, powiększamy. Etanolu brakuje? O nie, tak być nie może. Tutaj etanolu nigdy. Ale to dosłownie nigdy. No nie, spirytus jest pod obserwacją. No i wiecie co ja robię. Widzicie co ja robię. To jest bieda. Kurczę. No to nas załatwili. Spirytus jest pod obserwacją policji. Dlaczego więcej tego nie kupiłem? Tak być nie może. Tak, 9 tysięcy, zdaję sobie sprawę. No jalam, policji jest naprawdę, jesteśmy pod mocną obserwacją. Trzeba na to uważać. Kurczę, że ja wcześniej sobie tego nie zakupiłem więcej. Najgorzej. Dlaczego tak weszło? Nie mam pojęcia. Dobra, spróbujmy. Ej, a dlaczego tutaj na ten niedźwiedzia nie mogę dolać? Przepis dopasowany? Aha! A to ciekawe. No nic, mamy 110 litrów. Butelkujemy. To jest, trafia do archiwum. Dziękuję za tą informację. Natomiast Hayden, czy ty jesteś w stanie wyrobić nam normę? Dostać 120 litrów alkoholu o jakości 95%. No zobaczymy. Zobaczymy, tam widzę kolejny, ostatni taniec. Za chwilę się tym zajmiemy. No ale póki co, czy jesteś w stanie? Okej, okay, destylacja. Zobaczmy, ja tutaj mamy większe możliwości. 44 litry tylko? O co wam chodzi? No ludzie kochani, dlaczego takie nisko? 30 stopni miało być, tak? Z 18 4 tu nic. Tu nic. O, tu ładnie wchodzi, jakoś nam podbija. To nie, to nie. Gdzieś tutaj unika, czeka. Nie, dobra, to już jest stwórz, brak paliwa w zapasach. 20 litrów gazu, no chociaż mam nadzieję, że gaz nie jest monitorowany, bo butle gazowe, jakby nam chcieli jeszcze tutaj obserwować, to byłoby naprawdę mega słabo. Tak jest, zakupujemy. No ale dlaczego? Dlaczego mi obserwujecie taką cenny... Cenną rzeczą, więc 30, jeszcze raz, 30, 8 godzin. Czy ja w 8 godzin zdążę? Nie mam pojęcia. 52. Włóżmy. Panie, nadzieja w tobie, że jednak to jeszcze muszę dowieść, tak? To nie jest prosta rzecz. Och, to będzie ciężki kawałek. To będzie ciężki kawałek chleba, ale liczę na to, że jednak zdążymy. Jak tam, 6 godzin. No bo jeżeli nie, no to nie będę w stanie sprawdzić tego alarmu policji. To działa. 20 godzin. No dajesz, 2 godziny, godzina, dobra, mamy to, mamy, ustaw butelkowanie, co tam się zadzieje, 43 litry tylko dostaliśmy, ale bieda, mamy 50%, fajnie, butelkujemy, owocowa rzeź i teraz archiwizacja, pytanie, za 100 punktów, czy jak ja wywiozę to łącznie, to jest alkohol, 160 litrów alkoholu. Czy ja, jak im to podepnę? Tu mamy 170. Czy oni będą zadowoleni? Tu mamy 110, czyli 10 litrów sobie zostawiam. Ustaw cel. To jest ona.
czy to zda egzamin. Pora się przekonać, najwyżej nasza partia będzie stracona. Ale to, czy będzie to udane, czy na pewno nam się to powiedzie, tego dowiecie się już w kolejnym odcinku. Jeżeli ten epizod wam się podobał, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej! Moonshine Inc.